starzeniowej i zajmuje się regulacjami biochemicznymi w zakresie holistycznego leczenia pacjentów. Dlatego chciałabym Panią przedstawić to, co przygotowałam na temat zagrożenia smogiem, które jest bardzo lekceważone przez większość osób, bo zadając pytania przez ostatni miesiąc moim pacjentom, co wiedzą na temat smogu, czy uważają, że to jest poważne zagrożenie, więc większość osób odpowiadała, że nie boją się smogu, albo jak się boją, to i tak nie mają zamiaru nic zrobić, bo nie mają na to wpływu, albo w ogóle smogu się kojarzy tylko z zwykłym, prostym zanieczyszczeniem powietrza. Otóż ta wiedza jest dużo bardziej pełniejsza, głębsza i warto ją zgłębić, bo naprawdę mamy ogromny wpływ na to, żeby się w jakimś zakresie przed tym zabezpieczyć, bo tematu nie powinniśmy lekceważyć. Teraz przedstawię, najpierw musimy się dowiedzieć, co to jest w ogóle smog, bo każdy oczywiście kojarzy no, zanieczyszczenie powietrza, ale to nie do końca tak jest. Dobrze, to ja... Dobrze. Tak. Jest to kombinacja dwóch słów, dymu i mgły i to w zasadzie fantastycznie oddaje fenomen tego zjawiska, dlatego że nie wystarczy, żebyśmy mieli zanieczyszczenie powietrza, żeby wystąpił smog. Żeby to zjawisko w ogóle mogło zaistnieć, musi być niefortunna pogoda, to jest bardzo ważne, i musi być niefortunne ukształtowanie terenu. Dopiero te czynniki, które się zbiegną w jedno, plus zanieczyszczenie powietrza, wtedy mamy zjawisko smogu. Oczywiście musi być jeszcze do tego inwersja temperatury i brak wiatru. To jest bardzo istotne, ponieważ inwersja temperatury, czyli skoki temperatury, powodują, że zimne powietrze znajduje się zaraz nad ziemią, a ciepłe idzie wyżej. I wtedy właśnie kumulacja pyłów zawieszonych w tym zimnym powietrzu powoduje, że one znajdują się na wysokości naszego otworu gębowego i wtedy wdychamy potężną ilością zanieczyszczonego powietrza. Dlatego niestety dotyczy to głównie osób, które niżej oddychają, dzieci, zwierząt. Jak przyjdzie to niefortunne, suma tych niefortunnych zjawisk, wtedy zagrożenie smogiem jest ogromne. Dlatego ważne są w prognozie pogody, ostrzeżenia o smogu, aplikacje smogowe, bo zanieczyszczenie mamy generalnie codziennie takie samo. Natomiast suma niekorzystnych zjawisk może nas bardzo mocno dotknąć. Oczywiście widzimy to jako z mocno ograniczoną widoczność powietrza i wtedy naprawdę jest to niebezpieczne dla zdrowia. Istnieją dwa główne typy smogu. My w Polsce kojarzymy to ze smogiem londyńskim, ale jest też bardzo istotny smog typu Los Angeles. On występuje w wielu bardzo ciepłych, ogromnych miastach na świecie. Smog londyński został odkryty, w ogóle ludzkość zdała sobie sprawę z tego zjawiska, w 1952 roku, bo wówczas w ciągu jednego dnia w Londynie zginęło wskutek smogu 4000 osób, a w ciągu następnych 10 dni 12 tysięcy. Uraziło to oczywiście opinię publiczną, bo nagle zdrowe teoretycznie osoby, którym nic nie dolegały, poniosły z tego tytułu śmierć. Od tego czasu zjawisko typu smogu londyńskiego, ono oczywiście występuje w Polsce, jest dokładnie zbadane, znamy jakie są zagrożenia, w jaki sposób nas bardzo mocno zdrowotnie dotyczy i charakteryzuje się tym, że jest to smog kwaśny i siarkowy. Występuje w umiarkowanym klimacie od listopada do marca, czyli w zasadzie teraz. Dotyczy tak zwanego smogu niskiej emisji. Niska emisja oczywiście nie oznacza, że jest niskie wydalanie odpadów, tylko zupełnie coś odwrotnego. Od niskiego poziomu kominów, które wskutek spalania węgla, brunatnego węgla, śmieci, drewna w domowych, niestety zwykle przestarzałych piecach i kominkach wskutek ciśnienia atmosferycznego, inwersji temperatury, to zanieczyszczenie powietrza jest na niskim poziomie, w zasadzie prosto na poziomie naszej głowy. I wtedy ta infekcja tymi zanieczyszczeniami jest ogromna. Oczywiście to nie tylko niska emisja, czyli nisko położone kominy, które emitują zanieczyszczenia, ale też spaliny,
elektrownie, które są ogrzewane, które spalają węgiel, fabryki. I te wszystkie czynniki powodują, że smog występuje. Czyli jeszcze raz, brak wiatru, zmiana ciśnienia atmosferycznego, inwersja temperatury i fatalne ukształtowanie terenu, czyli bardzo doliny, kotliny, gęsta zabudowa, to tworzy dopiero sumę czynników, gdzie smog w ogóle może wystąpić. Dlatego aplikacja jest bardzo istotna, żeby śledzić smog, dlatego że czasem może być ogromne zanieczyszczenie powietrza, on wcale nie musi wystąpić. Jest fantastyczne ciśnienie, temperatura jest stabilna, nie ma odpowiedniej wilgotności i smog nas może w ogóle nie dotyczyć. Dlatego to jest suma czynników. Czasem może być mniejsze zanieczyszczenie powietrza, ale suma czynników atmosferycznych jest tak fatalna, że smog występuje w bardzo ogromnym natężeniu. Dobrze. To, co jest najistotniejsze w smogu, to są tak zwane pyły zawieszone. Pyły zawieszone, one są bardzo istotne, żeby je znać, bo znajdują się na specyfikacji masek przeciwkosmogowych. Jak kupujemy maski, często się zdarza, że wyrzucamy pieniądze w błoto, bo niespełnienie jednego parametru powoduje, że one zupełnie nie są skuteczne. Te pyły nisko zawieszone, to są particulate matter PM10 o wielkości 10 mikrometrów i 2,5. I one zawierają w sobie co? Zawierają sadzę, tlenki siarki, azotany, tlenki azotu, węgiel, benzopiren, najgorszą substancję chyba w smogu, bardzo rakotwórczą. I ten typ smogu dotyczy Polski w czasie sezonu grzewczego. W zasadzie innego smogu nie mamy, ten typu Los Angeles, będę o nim mówić, to nie jest dla nas problemem. I smog u nas jeszcze powoduje jedno ogromne zagrożenie, właśnie jest powodem kwaśnych deszczy. Jeżeli wejdzie znowu te warunki atmosferyczne, które spowodują, że te zanieczyszczenia rozpuszczą się wskutek wilgotności, wtedy nam to opada bardzo mocno zanieczyszczając rośliny, które bardzo mocno tracą wartości odżywcze. Jest wtedy dużo mniej witamin, dużo mniej mikro-makroelementów, bo one wtedy łączą przede wszystkim toksyny i oczywiście niszczą nam również kwaśne deszcze budynki i zabytki. To jest też bardzo, im miasta są bardziej zanieczyszczone, tym degradacja infrastruktury jest oczywiście dużo większa. To nie są jednorodne substancje, a jeszcze wcześniej te pyły nisko zawieszone nie są jednorodnymi substancjami. Zawierają właśnie te kurze, sadze, popiół, pyłki, startą gumę, klocki hamulcowe, benzopiren, dioksyny. I dlatego są tak toksyczne, bo kumulują na swojej powierzchni metale ciężkie. I te metale ciężkie w połączeniu z tymi cząsteczkami tworzą jeszcze zawieszone w powietrzu, jeszcze wskutek ciśnienia, temperatury, wprost do naszych płuc, bo one nie opadną. To są tak zwane pyły zawieszone. One się utrzymują fantastycznie w powietrzu, wskutek, jak powiedziałam, tych warunków atmosferycznych. I te metale ciężkie w porównaniu z tymi cząsteczkami tworzą takie potężne zagrożenie dla naszego zdrowia. Oczywiście najgorsze z nich to jest karmut, potężnie rakotwórcza substancja, ołów, która też powoduje, oprócz tam czynników rakotwórczych, bo rzeczywiście jest to jeszcze bardzo mocno może nam nadszarpnąć układ nerwowy, mózg, wielu ludzi kosztuje to demencję w wieku starszym, no i oczywiście rtęć. Dobrze, cząsteczki PM10, te pyły zawieszone, dostają się tylko do układu oddechowego. Nasz układ rzęskowy je wydala, często się kumulują, są niebezpieczne, ale nie są tragedią. Najgorsze z możliwych są cząsteczki 2,5 i na nie musimy zwracać uwagę, ponieważ kupując maski antysmogowe, kupując filtry powietrza, muszą mieć specyfikacje do filtrowania cząsteczek 2,5 mikrometra. Bez tego kupowanie takich urządzeń czy kupowanie masek nie ma żadnego sensu, dlatego że te cząstki niestety nie zatrzymują się tylko w płucach. One drogą krwi idą dalej, obciążając wszystkie nasze organy, od wątroby po mózg i tu kumulacja ich przez lata jest dla nas naprawdę potężnym zagrożeniem. Dlatego jeżeli te normy antysmogowe dla cząsteczek zawieszonych fajnie są przekroczone i kumulacja dzień za dniem długi czas, no nikt się przed tym tak za bardzo nie obroni. Będę dalej mówić o tym, że w, ty,
momencie zbadane przez WHO, a te normy są zwykle zaniżone, 30% nowotworów na świecie jest z powodu smogu. To już jest alarm, tym bardziej, że ja ze swojego doświadczenia przyjmowałam, bo zajmuję się dietetyką kliniczną i przyjmowałam pacjentów na diety nowotworowe, wspomaganie chemioradioterapii, również dietoterapią, to było jeden, dwóch pacjentów jeszcze 7 lat temu miesięcznie. Teraz co najmniej mam jednego pacjenta na 5-6. I to tak jest od 2 lat. To jest naprawdę prawdziwa, przerażająca plaga. Czyli to dotyczy bardzo wielu ludzi i to nie jest coś, co jest jakąś abstrakcją i czymś, co możemy zobaczyć tylko na filmach. Dlatego też będę mówić, jak my we własnym zakresie później możemy się przed tym ochronić. Prosimy o punkt dalej. Dobrze. No i wreszcie drugi typ smog, Los Angeles. Nas nie dotyczy, ale warto też wiedzieć o tym zjawisku, ponieważ podróżujemy, zmieniamy miejsce zamieszkania, jeździmy na wakacje, dlatego warto coś o nim wiedzieć. To jest w zasadzie smog fotochemiczny. Musi wystąpić temperatura powyżej 25 stopni Celsjusza, nie może być wiatru i bardzo silne nasłonecznienie. To jest warunek do spełnienia smogu fotochemicznego. On jest właśnie w tych krajach ciepłych, w miastach typu Bangkok, typu Tajwan, miasta indyjskie bardzo mocno są, szczególnie New Delhi, tam smog jest ten typu Los Angeles ogromny i kosztuje bardzo dużo poważnych chorób, w tym nowotworów. I ten smog oczywiście musi wystąpić jeszcze, nie może być wtedy wiatru. Przede wszystkim powodują go spaliny samochodowe, które emitują tlenek węgla, nitraty, wodorowęglany. I przy bardzo silnym nasłonecznieniu występuje fotochemiczna reakcja. I w wyniku tej reakcji dopiero, bo to nie to, że są te związki, one są, ale dopiero w połączeniu z tymi mocnymi falami słonecznymi następuje reakcja i wtedy produkuje się ozon, nitraty, tlenki acetylu i aldehydy, które dopiero wtedy, te substancje lotne, bardzo nas infekują. Także to, co emitują te wydzieliny samochodowe, to nie jest jeszcze smog typu Los Angeles. Dopiero to silne nasłonecznienie, następuje potężna reakcja i wtedy powstają substancje lotne, które nas infekują. Dlatego będąc w tych krajach, na poziomie ważne, jeżeli wiemy, ja byłam 2 razy w Bangkoku i tam jest taka mgła dziwna. Akurat byłam w ubiegłym roku i dziwnie nie było tej mgły, ale zwykle pierwszym razem to w zasadzie tam w ogóle widoczności nie było prawidłowo. Nie zdawałam sobie sprawy, jaki potężny smog wtedy był. I wtedy koncentracja największa tych substancji lotnych, bardzo toksycznych, jest od 10 do 2 po południu. Jeżeli mamy jakąś aktywność fizyczną tam uprawiać, w ogóle nie wolno tego robić, bo nas mocno to wtedy infekuje. Wczesny ranek, późne popołudnie, tak jest bezpieczne. Wtedy już tego nie ma. Natomiast od 10 do 2, a szczególnie koło 12, potrafi to być naprawdę bardzo niebezpieczne. To są najniebezpieczniejsze godziny w tych bardzo słonecznych, ciepłych, południowych miastach. W Polsce ten typ smogu dotyczy miast bardzo dużych, z dużym natężeniem ruchu. To jest Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Katowice. W innych miastach raczej to nie występuje i to w bardzo ciepłych okresach roku w lecie. No właśnie, a jak możemy my się bronić? Wiemy, co to jest. Wiemy, że nie wystarczy, żeby były zanieczyszczenia powietrza. Muszą jeszcze być spełnione warunki atmosferyczne i ciśnieniowe. Wtedy dopiero następuje ta okropna reakcja, która nas bardzo mocno obciąża. Natomiast jednak musimy mieć tego świadomość. W związku z tym śledzenie, monitorowanie aplikacji, w momencie, kiedy występuje czerwone światło na tych aplikacjach, musimy coś zrobić. Co to już będę mówić? Przede wszystkim zaopatrzenie w maski antysmogowe jest naprawdę istotne, ponieważ potężna ilość pyłów, 2,5 zostaje po prostu na maskach. Ona się nie dostaje do naszego systemu oddechowego, a później do całego ciała. I warto mieć, jeżeli mieszkamy w domach, gdzie są, można to zmierzyć, czasem w niektórych mieszkaniach mamy też warunki smogowe. Ponieważ ten przepływ powietrza jest tak niefortunny, że mocno nas to obciąża. Można nawet to zmierzyć. Są takie urządzenia, które mierzą natężenie smogu. Jak to raz, nie znaczy to, że musimy to robić ciągle, ale jak raz zrobimy i będziemy od czasu do czasu włączać filtry, które nam przefiltrują powietrze właśnie z tym parametrem 2,5, to jest bardzo istotne,
będziemy dużo bezpieczniejsi. Maski chirurgiczne nie są skuteczne. To one w ogóle są tak, jakby ich nie było, to w ogóle nie o to chodzi. One w ogóle nie przepuszczają tych pyłów 2,5, dlatego nie spełniają tej roli. Maski antysmogowe, one mają parametry N95, N99 i N100. Obojętnie jaka firma je produkuje, ale tylko te maski są warte kupienia, bo one mają parametry, gdzie od 95 do 99,7% nie przepuszczają cząsteczek 2,5. Bo 2,5 w zasadzie idzie prosto do mózgu, do wątroby, gdzie siądzie, tam jest i nas po prostu obciąża. To ja mam takie pytanie, bo są właśnie takie, można sobie kupić chyba za 200 zł, nawet widziałam właśnie takie urządzonka do mierzenia smogu, na przykład w domu można sobie tak zrobić. Czy one w ogóle działają, czy one już są takie, że rzeczywiście mogą to wyrzucić? Działają, tak. Tylko trzeba zobaczyć, przede wszystkim ja będę mówić o normach. Najważniejsze są cząsteczki 2,5 i benzopiren. To jest coś, co naprawdę nas mocno obciąża i oczywiście są te pyły 10, jest dwutlenek siarki, są tlenki azotu, są benzeny, one są tam wszystkie w normach, ale te dwie substancje tak naprawdę nas mocno obciążają. Dobrze. Możemy sobie również zakupić roślinki do domu i sprawdziłam, są 4 rośliny, które łapią nam te cząstki benzopiren. To są tak, dracena, fikusy, paprotki i aloes. One są naprawdę roślinami, które nas troszeczkę obciążają i są dla nas przyjazne, bo ściągają cząsteczki smogowe. Dobrze, co mamy dalej? Dracena, fikusy, fikus, aloes, paprotka. 4. 4 znalazłam, które naprawdę same absorbując te cząstki obciążają nas. Tak, jeżeli mieszkamy w warunkach, gdzie te normy są mocno przekroczone, powinniśmy chociaż na 2 tygodnie w roku wyjechać w miejsce wolne od smogu. 2 tygodnie to już jest moment, gdzie wystarczy, żeby te płuca się przewentylowały, żeby odrodził się nabłonek rzęskowy, dlatego że nie doprowadzamy wtedy do kumulacji. Najgorzej jak czynnik toksyczny non-stop wchodzi, wchodzi, wchodzi. Jak chociaż raz w roku będzie przerwa, gdzie to wyjdzie, to znowu przyjdzie oczywiście następny rok i znowu będziemy wdychać, ale nie będzie kumulacji. To ma znaczenie. W Polsce, gdzie praktycznie nie ma smogu z dużych miast, jest Gdynia. W związku z tym te miejsca nad morzem, gdzie jest dużo wiatru, są bardzo wskazane, bo tam naprawdę możemy poddychać wolnym powietrzem. Może dlatego, że jest wiatr. Wiatry fantastycznie chronią od smogu. Najgorsza jest ta kotlina, dolina, brak wiatru. Wtedy tak naprawdę te pyły zawieszone nas, no powietrze jest mocno zainfekowane. Dobrze. Mamy w sobie bardzo dużo mechanizmów, które mogą nas detoksykować. Najważniejsze, żeby przygotować ten bufor bezpieczeństwa, bo jak jesteśmy zanieczyszczeni potężnymi, różnymi innymi toksynami, to nas smog już nie ma miejsca. Musi nastąpić bingo, czyli kumulacja. Dlatego ta przestrzeń, którą sobie specjalnie dla Państwa przygotowałam, jak tą przestrzeń przygotować, żeby sobie się detoksykować, co tu jest istotne, jest naprawdę bardzo ważne. Są też przygotowane specjalne urządzenia, które mogą nas detoksykować ze smogu. Są to groty solne. Dlaczego groty solne? Sól jest substancją neutralizującą toksyny. W połączeniu z jodem też poprawia wentylować układ płucny. Płuca. I są też komory normobaryczne, gdzie wchodzi się do specjalnego pomieszczenia, gdzie jest ciśnienie atmosferyczne 1,5 atmosfery, czyli pół więcej niż normalnie. Odpowiednie stężenie dwutlenku węgla i tlenu i zwiększa się wtedy efekt Bohra, czyli wymiana tlenowa i wtedy detoksykujemy się głębiej, nie tylko z poziomu płuc, ale z poziomu w zasadzie wszystkich komórek naszego ciała. Jeżeli ktoś nie może wyjechać, niech skorzysta z takich zabiegów, a czuje, że ten smog w jakimś stopniu już go obciążą. A czy takie komory są na bufor? Tak, komora, groty solne są, komora normobaryczna jest jedna na Akademii Wychowania Fizycznego. Dobrze. I teraz te normy. Właśnie one są tak przedstawiane. Pyły zawieszone 10 mikrometrów to nie powinny być więcej niż 50 mikrogram na metr sześcienny, 2,5, 25. To są już te wartości, które pokazują, że się świeci czerwone światełko. Benzen, dwutlenek siarki, nitraty i oczywiście ten fatalny benzopiren. I on nigdy nie może być powyżej 1 nanograma, on jest bardzo czuły.
Niestety Polska jest niechlubnym krajem, gdzie ten smog naprawdę jesteśmy chyba na zawsze na podium, jeśli chodzi o kraje w Europie. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że bardzo mocno palimy węglem. To dotyczy budynków, to dotyczy elektrowni, to dotyczy również tego, że mamy stale nieefektywne piece, gęstą zabudowę i bardzo dużo miast, wiosek leży w terenach fatalnie ukształtowanych, czyli w dolinach, kotlinach, gdzie jest fatalna cyrkulacja powietrza i też bardzo dużo zakładów przemysłowych, które korzystają z energii węglowej. Czasem sobie myślimy, że jak mieszkamy gdzieś tam w blokowisku, to mamy dużo większe narażenie na smog. Jest wręcz przeciwnie. Czasem osoby, które mieszkają na osiedlach domków jednorodzinnych i wszyscy sobie tam tym drewnem w piecach dogadzają, tam często zagrożenie smogiem jest fatalne. Natomiast właśnie gdzie się korzysta z elektrowni miejskich i nie ma tych miejsc kominkowych, powietrze jest dużo czystsze. Bo tak, te domy są na tej wysokości i sprawdziłam te normy. Jedna jednostka cieplna wyprodukowana w kominku, bo drewno też fatalnie palone emituje nam smog, gdyby były zanieczyszczone. Oczywiście w porównaniu z temperaturą, z warunkami atmosferycznymi powstaje smog. I jedna jednostka cieplna przypada 800 mg na metr sześcienny zanieczyszczeń z drewna, 500 ze spalonego węgla, a tylko 0,04 mg z gazu. To jest przepaść. Dlatego jak palą kominki, na przykład na święta, gdzie wszyscy się grzeją i ktoś sobie pobiega na takim osiedlu domków jednorodzinnych i akurat będzie zwyżka temperatury albo ciśnienia, naprawdę będzie dużo bardziej zagrożony niż ktoś, kto pobiega między blokami. Jakby wypalił trzy paczki papierosów naraz. Tak, dokładnie, a o papierosach zaraz powiem, bo to też przygotowałam, bo to istotna rzecz. I jeżeli te normy są przekroczone, osoby starsze, dzieci, osoby, które zmagają się z chorobami układu immunologicznymi, chorobami płuc, chorobami układu krążenia i kobiety w ciąży powinny bardzo mocno się zastanowić nad wychodzeniem bez masek. Osoby, które wykonują aktywny wysiłek fizyczny na zewnątrz, czyli na rowerki, bieganie, muszą mieć świadomość, że w momencie dużego zagrożenia smogiem 4 do 5 razy mocniej wciągają smog do płuc. Bo wtedy wymiana tlenowa jest dużo wyższa i wtedy kumulacja toksyn jest proporcjonalnie wyższa. Dlatego nie ma biegu po zdrowie, jak jest wysokie zagrożenie smogiem. Wtedy naprawdę warto poćwiczyć w domu. Musimy wtedy używać masek antysmogowych albo filtrów powietrza w domu i nie otwieramy okien. Dobrze. I teraz tak, nawet jedno kilkudniowe przebywanie w warunkach smogowych, gdzie te warunki są wysokie, może nam spowodować infekcję układu oddechowego. Oczywiście objawia się to kaszlem, katarem, czasem no nie wiemy dlaczego kaszlemy, nie wiemy dlaczego nagle katar się pojawił. No zwykle niestety jest to zanieczyszczenie powietrza. Podrażnienie spojówek bardzo często występuje, podrażnienie gardła, krtani, rozdrażnienie generalnie. Jesteśmy rozdrażnieni i w zasadzie nie wiemy dlaczego. Takie stany, nie depresja, ale stany depresyjne, czyli takie, które mogą nas przygnębiać. Osłabiona koncentracja, słabsza kondycja i większa tendencja do infekcji. Czasem się zdarza, że są te warunki antysmogowe, smogowe wysokie i nagle wszyscy łapią infekcję. Po prostu tak osłabia się układ immunologiczny, że ten wirus praktycznie pędzi od jednej osoby do drugiej i to efektywnie niestety. Natomiast długie narażenie, kilkuletnie, kiedy ta osoba nie ma przerwy odpoczynku między smogiem, tylko kumuluje te pobyty na smogu rok za rokiem, niestety może to grozić przede wszystkim rakiem. Najczęstsze raki z powodu smogu to jest oczywiście płuc, zatok, jamy ustnej, gardła, przełyku, nerek, bo zablokuje się system detoksykacji, choroby serca, zawały, wysokie ciśnienie krwi. Kumulacja szczególnie metali ciężkich następuje wskutek smogu w układzie nerwowym. Stąd też Parkinsony, choroba Alzheimera, depresje już, demencja, stwardnienie rozsiane. Osłabia to bardzo też układ immunologiczny, co powoduje wzrost zachorowań na wszelkiego rodzaju alergie i astmę. Również smog może powodować problemy z bezpłodnością, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. No i oczywiście przewlekłe zmęczenie. Przewlekłe zmęczenie jest bardzo tu charakterystyczne.
jest tak przeciąża nas wydalanie toksyn, że brakuje poziomu na poziomie mitochondriów każdej komórki, na której produkujemy energię. I tutaj a propos właśnie tych papierosów, jest to zmierzone, że już w momencie, kiedy są wysokie zagrożenia, szczególnie benzopirenem, 2 godziny przebywania na przykład w Zakopanem, gdzie jest fatalne ukształtowanie terenu, jeśli chodzi o smog, bo tam jest głęboka dolina, bardzo dużo domów, które opalane są węglem i tam potrafi naprawdę być piekło, jeśli chodzi o benzopiren. I zmierzono, że najwyższy poziom o 2 godziny oddychania takim powietrzem może powodować, może być tak jak wypalenie 12 papierosów w Zakopanem, 10 w Krakowie i 5 we Wrocławiu. Taka koncentracja, to mierzy się pikami we krwi poziom, więc to jest jak gdyby oparte na faktach, to nie są takie, że ktoś sobie tak to wymyślił. Tak. Musimy wiedzieć, że smog jest to podstępny, cichy zabójca. Po prostu jest, dlatego że w Polsce tylko z powodu smogu umiera rocznie 45 tysięcy ludzi i 3,3 miliona na świecie. To są fakty, które są podane przez WHO. Też WHO zbadało, że 30% raków na świecie jest z powodu smogu. Czyli no jest to dosyć duże zagrożenie. A jak się bronić, żeby odtruwać się regularnie i żeby nie doprowadzać do śmiertelnej kumulacji toksyn ze smogu w organizmie. Jak dotyczy to takiej masy ludzi, no to też no, musimy jak gdyby pomyśleć, jak się przed tym chronić. Najważniejsza rzecz w detoksykacji przeciwsmogowej, musimy być nawodnieni. Jest to bardzo ważna bardzo ważny temat. Szereg pacjentów moich, innych lekarzy ocenia, że większość ludzi idzie przez życie odwodnionych. Po prostu nie pamiętają, nie zdają sobie sprawy, że jest to ważne. Natomiast źródlanej wody powinniśmy pić około 2 litrów dziennie. Wtedy dopiero będziemy nawodnieni. Należy pamiętać, że ani kawa, ani herbata, ani napoje gazowane, słodkie soki, a już szczególnie alkohol, nikogo nie nawodni. Jeżeli pijemy 2 mocne kawy dziennie czy herbaty, musimy uzupełnić proporcjonalnie więcej wody, bo te płyny nas na pewno odwodnią. I brak wody oznacza brak detoksyfikacji. To taka owocowa herbata. A ziołowe herbaty? Nie, też to nie? Są liście. One zawsze troszeczkę odwadniają. One czemuś służą. One napędzają kanaliki dalsze nefronów i powodują odciążanie z toksyn. Mają różne składniki, ale generalnie to nie jest czysta woda. Nie, nawet nie. Nie. Troszkę, ale to nie jest właściwe nawodnienie. To jest tylko woda. Będę o tym zaraz mówić. A propos wody, dobrze? Bardzo ważna jest też aktywność fizyczna, bo wtedy pobudzamy krążenie i właściwy oddech. Dlatego oczywiście, jeżeli warunki smogowe nam pozwalają, ćwiczenia na zewnątrz są bardzo efektywne, lepsze niż w środku, to w ogóle nie ulega kwestii, bo pobudza to układ krążenia, układ oddechowy do lepszej pracy. I musimy wiedzieć, że ćwiczenia takie, które nam wzmagają detoksykację, nie mogą być ćwiczeniami beztlenowymi. W momencie, kiedy zaciągamy dług fizyczny, dług tlenowy, bo one, czyli bardzo intensywne, dlatego że wtedy jest produkowany w organizmie kwas mlekowy, który również nam pogłębia poziom kwasów i też nam troszeczkę blokuje odciążanie, odtruwanie organizmu. Także ćwiczymy, to jest bardzo zdrowe i bardzo wskazane, ale jeżeli ma to odnieść pozytywny skutek na nasze zdrowie, dobrze było, gdyby to było bez długu tlenowego. I oczywiście osoby, które żyją długo w smogu, zabiegi, które detoksykują ciało z pyłów zawieszonych, to już mówiłam o groty solne, komory normohiperbaryczne, naprawdę są skuteczne. Dobrze. Również bardzo istotne jest utrzymanie właściwej wagi ciała. Nie zdajemy sobie sprawy, jak tkanka tłuszczowa kumuluje toksyny. Jak gdyby stwarzamy sobie przestrzeń nad wagą, gdzie te toksyny mogą być skumulowane i odciążanie, rozbijanie tkanki tłuszczowej białej z odpadów, które się tam znajdują, jest dla organizmu często bardzo trudne. Ciało obciążone w ten sposób pod względem detoksykacji nie funkcjonuje prawidłowo.
jeszcze raz prawidłowe nawodnienie, bo to jest baza. To jest naprawdę baza, dlatego jeszcze coś o tym powiem. Bez jedzenia możemy przeżyć 40 dni, natomiast bez wody 3 dni. Dlatego, że organizm wtedy prawidłowo nie funkcjonuje. Powszechne odwodnienie większości pacjentów, którzy przychodzą na wizytę, to jest potwierdzone w badaniach, gdzie robimy te badania i naprawdę jest to duży problem. A odwodnione ciało to jest większe łaknienie na cukier, ponieważ woda jest też energią, brakuje nam energii, musimy skądś uzupełnić. Jesteśmy bardziej zmęczeni, cierpimy często na bóle głowy i jesteśmy opuchnięci. Odwodnione ciało pierwsze, czym objawia się, to tym, że pojawiają się obrzęki. To jest bardzo istotne, ale jaka woda? No właśnie, dalej wtedy. Tak. Odwodniony organizm nie produkuje prawidłowo energii. Żeby się wytworzyła cząsteczka energii w mitochondriach, musi być cząsteczka tlenu, cząsteczka wody i jeszcze inne czynniki, ale to jest baza, która, dlatego woda jest też substancją energetyczną. Powinniśmy pić taki, to jest minimum, 30 ml źródlanej wody na kilogram masy ciała. Pamiętajmy, chodzi o wodę źródlaną. Poziom mineralizacji tej wody to jest poniżej 270 mg na litr. To jest ta woda, która ma atest Centrum Zdrowia Dziecka jako dobra dla dzieci, dlatego że ta woda ma oprócz właściwości chemicznych, właściwości fizyczne, takie, że bardzo łatwo się przyswaja. Wnika w płyny ustrojowe, w żółć, w osocze, powoduje, że jej właściwości fizyczne odciążają, odtruwają organizm. Woda mineralna o wysokim poziomie mineralizacji, około 2000, czyli popularne staropolanki, muszynianki, 3 szklanki dziennie, tak jak dawniej ludzie pili w sanatoriach. To nie jest woda do nawadniania. Nie wolno jej pić powyżej 2 litrów, bo przyciąża nerki zwyczajnie. I pamiętajmy, kawa, herbata, napoje gazowane nas odwadniają. Tak. A taka woda filtrowana jest dla fantastyczna. Ma poziom mineralizacji 100 kilkanaście i to jest fantastyczna woda. Taka z kranu, tak? Taka z kranu, tak. Filtrowana takimi beltami, bo jak fantastyczny ma poziom mineralizacji. Czyli filtrować wodę, czy można pić z kranu bez filtra? Filtrować. Bo jednak jest dużo tych różnych substancji, które z zaleceń sanepidu wynikają i one nie są takie fajne, a te filtry węglowe wystarczają. Zresztą najdroższe wody arktyczne mają poziom mineralizacji 200, czyli nawet niższy od żywca. Bo są z tych górskich, podwodnych potoków takich, gdzie są łapane. I te właściwości fizyczne wody są po prostu genialne. Ona natychmiast dostanie się do mózgu wszędzie od wody, a mineralna nie ma szans. Jest po prostu ciężka i twarda. Do wody trzeba dodać albo parę kropel cytryny, albo jakąś miętę, coś po prostu, żeby tak... Oczywiście, to absolutnie nie po... W ogóle najlepiej dodać do wody, żeby się nawodnić, szczyptę soli, parę kropel cytryny, bo wtedy zmniejszamy napięcie powierzchniowe wody i nawodnienie jest fantastyczne. I ta woda wtedy zaczyna robić tak jak naturalny płyn izotoniczny, który płynie w naszych żyłach. On szybko się absorbuje, dlatego przed wysiłkiem fizycznym woda ze szczyptą soli z cytryną. Bo przed wysiłkiem fizycznym musimy być nawodnieni, nie dopiero w trakcie wysiłku. Startujemy nawodnieni, co 15 minut szklanka przez godzinę. A to inny temat, to idziemy dalej, bo się rozmyje. Dobra. Magnez, cynk, ser. Nieprawdopodobnie ważne minerały w detoksykacji smogiem. Nie możemy... Pytanie, przepraszam za przerwę, ale z wodą, jeśli chodzi o wodę mineralną, cisowiankę i nałęczowiankę. Czy to są wody wskazane? Nałęczowianka lepiej, bo ma poziom mineralizacji 500, cisowianka gorzej 880. I tam już niestety troszkę te właściwości biologiczne się nam... Natomiast jak wypijemy 3-4 szklanki dziennie, to jest ok, ale ważne, żeby uzupełnić jeszcze litrem tej źródlanej. To nie może być jedyna woda. Dlaczego ten magnez, cynk i selen są tak nieprawdopodobnie ważne? Dlatego, że wprost odtruwają nas z metali ciężkich. Cynk idzie w bardzo ważnej proporcji z kadmem. Im więcej kadmu wdychamy, jeszcze jak palimy papierosy, no to jest kumulacja większa, tym potrzebujemy więcej cynku, bo to jest odtruwacz kadmu. Bardzo jednego z cięższych czynników rakotwórczych w smogu. I dziennie wystarczy, jak będziemy brać 15 mg. Nie znaczy to, że brakuje nam cynku, to nagle zaczniemy brać ogromne ilości. To też jest niezdrowe, bo ona może przeciążyć wątrobę, ale 15 mg dzień w dzień, szczególnie w warunkach zimowych, poprawi nam odporność i zredukuje poziom kadmu.
Magnez dlaczego jest tak ważny? Oprócz tego, że bierze udział w około 300 procesach biochemicznych w organizmie, to jeszcze odtruwa nas ołowiu. Im więcej magnezu, tym mniej ołowiu, w związku z tym to też jest bardzo istotne, a selen bardzo wpływa na detoks rtęci, bo bierze udział w takich przemianach, które powodują, że ta rtęć będzie szybciej z organizmu detoksykowana. Dlatego oprócz innych produkcji energii, poziomu kontroli w organizmie, szczególnie detoksykacja metali ciężkich bez tych trzech minerałów jest bardzo trudna. Oczywiście, że możemy brać w okresie zimowym, w lecie, między to tak robimy przerwę. Nie łykamy suplementów na okrągło, bo to też może być toksyczna kumulacja. Zawsze coś bierzemy, później trzeba zrobić przerwę. Trzy witaminy, które idą w parze, które są bardzo istotne, to jest witamina A, witamina C i witamina E. Zresztą witamina A fantastycznie współdziała z cynkiem, witamina C współdziała z magnezem, a witamina E z selenem. To jest po prostu komplet. Warto to brać osobno, razem jak się bierze, powstaje często taki gniot albo droga kupa tylko, bo przyswojenie w ogóle jest kiepskie. Jak się bierze osobno, te minerały się bardzo fajnie przyswajają. Natomiast te trzy do odtruwania toksyn smogowych, sześć w zasadzie, są bardzo istotne i bardzo ważne. Takie w zasadzie można powiedzieć dedykowane, oprócz innych zależności, zanieczyszczeniom smogowym. Dobrze, to co już, ja bym czegoś nie pominęła. Aha, tak, to tutaj one oczyszczają ze smogu i one są bardzo, chcę podkreślić właśnie, że nie tylko te witaminy są ważne dla naszego zdrowia, są ważne cały komplet witamin B, tłuszczów, minerałów i tak dalej, ale te trzy detoksykują nas wybitnie z tych substancji toksycznych zawartych w smogu. Dobrze, teraz idziemy dalej. Dobrze. Jakie czynniki, które wartości odżywcze w żywieniu są absolutnie niezbędne, żebyśmy utrzymywali ciało w kondycji dobrej, w warunkach również przeciążenia toksynami, bo takie warunki występują w momencie, kiedy kilka dni będziemy na ten smog narażeni. Jemy 3-4 razy dziennie. Dlaczego jest to takie istotne, że nie jeden, nie dwa albo wcale, tylko 3-4 posiłki dziennie? Dlatego, że każdy posiłek nie jest tylko źródłem kalorii. Każdy posiłek to jest też formą detoksykacji organizmu. Co robimy, jak jemy? Jemy, przeżuwamy, zaczyna się nam wydzielać żółć w wątrobie, zaczyna się uruchamiać filtracja poprzez nerki, czyli systemy detoksykacji. Pacjenci, którzy przychodzą też na odchudzanie, dlaczego jedzą kilka razy dziennie? Zastanawiam się, dlaczego te 5 posiłków czy 4? Bo tkanka tłuszczowa nie ulatnia się w cudowny sposób. Ona po prostu wychodzi z moczem i skałem, przerobiona, a pobudza to posiłek. Dlatego detoksykacja jest bardzo trudna, jeżeli minimum 3-4 razy dziennie się nie je, ale sprzed 12 godzin po 19 nie jemy, bo to jest okres odpoczynku wątroby i ta wątroba odpoczywa, wtedy nie detoksykuje. Dlatego jest to istotne. Oprócz innych wartości, że musimy jeść, żeby się napędzać, też detoksykację, każdy posiłek prawidłowy uruchamia detoksykację. Przeżuwamy każdy kęs. Każdy kęs musi być przeżuty ze śliną, bo ta ślina działa jak magnes na pozostałe piętra enzymów trawiennych i wtedy bardzo dobrze strawimy. Posiłek nie powinien być większy niż 2 pięści, czyli na objętość żołądka. Co nam z posiłku, którego nie strawimy, zgnije i sfermentuje. Dobrze, co tu mamy dalej? Tak, produkty niestrawione z pożywienia emitują bardzo dużo toksyn, substancji gnilnych i zwyczajnie są dla nas toksyczne. Chociażby na talerzu były najlepsze, organiczne, wyjątkowe, ale niestrawione są po prostu toksyczne. To musimy mieć też świadomość, że to, co na talerzu, a fatalnie przerobione w środku, nie oznacza zdrowia. To musi być wszystko w parze. Dobrze. Unikamy monotonnego jedzenia, dlatego że raz, kumulujemy ciągle te same toksyny. Nie oczarujmy się, każde jedzenie jest trochę toksyczne, ale to nie znaczy, że mamy się aż tego bać, przerażać. To jest normalne. Organizm jest na tyle mocny i ma tyle systemów detoksykacyjnych, że sobie z tym poradzi. Byleby to nie było dzień w dzień to samo. Bo kumulacja jednych toksyn jest tak potężna, że organizm w którymś momencie musi się załamać i to się często dzieje. A poza tym brakuje nam wtedy wartości odżywczych. Dlatego dywersyfikacja, urozmaicanie pożywienia jest bardzo ważne.
Ja tak polecam, żeby nie jeść częściej niż dwa razy w tygodniu tego samego zestawu dania, talerza. Najczęściej jemy, statystyki podają 10 do 20 tych samych posiłków, tych samych rzeczy w ciągu tygodnia. Powinniśmy jeść 40. Jak sobie policzymy różne składniki, jakie jemy w tygodniu, powinno ich być 40. Wtedy mamy szansę, że ten jadłospis jest urozmaicony. To też ma dla detoksyfikacji ogromne znaczenie. Bo nie możemy sobie jedzeniem dokładać toksyn, jak już to mamy ze smogu. I te składniki to jest każda jedna najmniejsza. Na przykład ta kasza, na przykład ryba, na przykład jajko, na przykład burak, na przykład sałata. Okay. Właśnie, żeby tak 40 policzyć. 40, tak. To jest wtedy naprawdę dobrze. Dobrze. Dobrze, co tu mamy? Oczywiście unikamy silnie przetworzonego jedzenia. One też w zasadzie niewiele nam dają, kumulują toksyny i musimy bardzo się przed nimi chronić. Tak. Zwłaszcza w warunkach, kiedy organizm musi mieć ten bufor bezpieczeństwa na detoksykację toksyn smogowych, nie dokładamy sobie przetworzonym jedzeniem, dlatego że kumulacja znowu wystąpi bardzo duża. Również unikamy słodyczy. Nie macie Państwo pojęcia, jak mocno toksyny kradną nam minerały i witaminy. Organizm musi włożyć bardzo dużo wysiłku, żeby je ściągnąć i wydalić. W związku z tym są to tacy podstępni złodzieje, którzy jeszcze uzależniają, dlatego że im więcej ich jemy, to jest niekończąca się historia. Nie ma momentu, gdzie byśmy ich nie chcieli jeść. Im więcej, tym więcej. Nie jest tak. Dlatego absolutnie unikamy słodyczy, bo to jest bardzo zgubny zwyczaj. No i wtedy oczywiście, jak skumulujemy tych różnych czynników więcej, to detoksyfikacja nam bardzo spada, a ryzyko infekcji i raka wzrasta, co pokazują nam smutne statystyki. Dobrze, idziemy dalej. Dobrze, bardzo ważne są antyoksydanty. Nie możemy wszystkiego uzupełniać z kapsułą, bo to jest po prostu niemożliwe. Wszystkie te witaminy, minerały idą w fantastycznych, stworzonych przez naturę kompletach. Wchodzą w interakcje, tam muszą być zawarte trzy porcje dziennie, to jest takie minimum, ale tam jest dużo antocyanów, fitocyanów, kwarcetyny, indoli, sulforanów, które wzmacniają działanie tych minerałów, witamin. To jest jeden wielki komplet i jeszcze jest tysiące substancji jeszcze nieodkrytych, niezidentyfikowanych, wiadomo, że istnieją. Natomiast ten komplet tworzy, że tego jedzenia nie da się kapsułką uzupełnić. Jak są duże niedobory, jest stan zagrożenia, to jasne, że trzeba się posiłkować. Nie wolno beztrosko, na przykład widać, że brakuje cynku, trzeba go podać. Natomiast trzeba przede wszystkim zrobić sobie bazę, czyli jedzenie. A przepraszam, takie warzywa z supermarketu, to już chyba nie są takie wartości. Nie są. To też podam dane WHO w stosunku do 50 lat wstecz. One mają tylko 5% minerałów i witamin. Natomiast powiem jedną rzecz, na przykład z Lidla te produkty bio, zaprzyjaźniony biochemik i farmaceuta, który sam produkuje różne witaminy, robi to z pasją, badał, bo ma na naszej Akademii w Wrocławiu Medycznej i robił z nich różne suplementy, witaminy i dlatego czystość sprawdzał, naprawdę były czyste. Ale te bio, ta seria bio, co mnie zaskoczyło, bo nie podejrzewałam. Ja też właśnie o nich słyszałam, że ktoś można wysłać samemu do badania koło. I naprawdę są czyste. Tak, i naprawdę są czyste. I naprawdę są czyste i to było zbadane. Z dużym zaskoczeniem to przyjęłam, ale to jest fakt. A nie bio? Już nie. A nie bio? Już nie. A co to jest porcja warzyw i owoców? Porcja warzyw i owoców, ja to określam jako 250 ml, czyli szklanka. Warzywa i owoce nie ważymy, bo jedno, na przykład ważona sałata, a burak to może być objętość, natomiast taka objętość zawsze, żeby nie przekraczać objętość żołądka znowu. Warto, jeśli warzywa, dodawać oliwę, dodawać tłuszcze, dlatego że absorpcja składników odżywczych jest wtedy optymalna i nie powodują wtedy wzdęci. Co jest istotne, to jest dobrze. Tak, zdrowe tłuszcze. Ogromny temat, dlatego że mają złą sławę, boimy się ich. Natomiast podam taki przykład, że bez zdrowych tłuszczy nie ma zdrowia, nie ma detoksyfikacji prawidłowej, ale przede wszystkim dlaczego te tłuszcze są tak ważne? Bo tworzą nam zdrowe błony komórkowe. Tam są umieszczone receptory enzymatyczne, receptory hormonalne. Tam odbywa się wymiana wodna, wymiana tlenowa.
dzięki tłuszczom produkujemy hormony, hormony płciowe. Kobiety unikające tłuszczy zwykle wchodzą 5 lat wcześniej w okres menopauzy. Dlatego, że hormony płciowe są produkowane z tłuszczy. To nie, tajemniczo nam nie wpada. Musicie Państwo wiedzieć, że po 7 latach nie mamy nawet tego samego atomu. Odnowimy się cały, ale z czego to? No to, co zjemy, tacy będziemy. Wszystkie komórki, jedne giną, drugie się tworzą. I to tak cały czas trwa, napędza się. Dlatego to, co jemy, nas tworzy. I musimy chociaż mieć elementarną wiedzę, jak nas tworzy i w jaki sposób. Te tłuszcze są bazą, jedną bardzo ważną. Oczywiście wszystkie są ważne. I nasycone 7% w skali kalorii, jedno nienasycone 7% i wielonienasycone 7%. Boimy się tłuszczy nasyconych, ale w historii medycyny były takie choroby, jak na przykład królicza głodówka na preriach w Stanach, gdzie żywili się chudymi gryzoniami i mimo, że mieli tego jedzenia dosyć, bo tamtych gryzoni było dużo, umierali w męczarniach wskutek bóli brzucha i infekcji przewodu pokarmowego. Bez tłuszczy nasyconych człowiek umiera. Dlatego Eskimos by się za ssaka dał pokroić, bo też umiera bez tłuszczy nasyconych. Dlatego są potrzebne. Najzdrowsze źródła, wbrew temu, co się mówi, to jest jednak olej kokosowy Dar Natury i masło klarowane GI. A jeśli chodzi o olej kokosowy, to jest pytanie od osób włączonych przez Skype'a. Czy używać, czy nie używać? Oczywiście, że używać. Oczywiście w proporcji dla tłuszczów nasyconych. To nie jest jedyny olej i nie może wystąpić w jakiejś absurdalnej ilości. I zmierzono, to jest łyżka stołowa dziennie oleju kokosowego, 25 gram, ale wtedy nie jemy masła, nie jemy innych tłuszczy. To, czego się naprawdę mamy bać, to tłuszczy trans. Natomiast olej kokosowy, jakie ma zalety? Fantastycznie wpływa na naszą florę jelitową, ma kwasy tłuszczowe o krótkich i średnich łańcuchach, czyli natychmiast wytwarza energię. Jeszcze zawiera pregnenolon, który jest fantastyczny dla osób chorych na tarczycę. Zresztą, od tysięcy lat miliard ludzi się żywi kokosem i to ta zdrowsza część świata nie zaszkodził i tam też nie zaszkodził. Co ciekawe, na południu Indii, gdzie ludzie jedzą najwięcej tego kokosa, oni śpieją dopiero około 70. Tak, dlatego że fantastycznie wpływa na tarczycę, to jest ten pregnenolon. To jest hormon młodości. Dlatego absolutnie jeść. Dobrze. Tłuszcze w każdym posiłku powodują, że sekrecja żółci jest optymalna. Sekrecja żółci uruchamia detoks w wątrobie. Tamte cząsteczki PM2,5 są najczęściej kumulowane i bez prawidłowego wydzielania żółci nie ma detoksyfikacji. Bez tłuszczu też się żółci nie wydzieli i bez nawodnienia organizmu też się żółci nie wydzieli. W każdym posiłku, jak dodamy trochę tłuszczu, ten organizm naprawdę będzie funkcjonował tak, jak powinien. Dobrze, chodzi o sekrecję żółci. Następny bardzo ważny temat, powiedziałam o błonach, o tłuszczach nasyconych, że się ich absolutnie nie boimy, a szczególnie kokosowego, białka. Białka, podstawa naszego funkcjonowania. Nie jesteśmy w stanie bez nich funkcjonować, są to cząstki młodości, odtwarzania naszego ciała. Minimalna, naprawdę minimalna ilość, czyli 0,8 g na kilogram masy ciała. Ja prowadzę wielu pacjentów, którzy już mają krańcową niewydolność nerek, w zasadzie waży się ich los, czy już pójdą na dializę, czy jeszcze 2 lata wyroku odroczenia będą mieć. Wtedy ta dieta odgrywa rolę, bo się udaje czasem ich rekordzistę nawet 7 lat przed dializą, a dializa to jest no fatalne, bo to zmienia życie i w ogóle nie muszę mówić. I profesorowie, którzy prowadzą, nefrolodzy, zawsze mi piszą minimum 0,8 g na kilogram masy ciała. Dlatego, że poniżej tego poziomu schodzimy wtedy w zjadanie własnych mięśni. I wtedy nerki koniec, siadają. Organizm sobie tak nie będzie, że nie zostanie białka. Nie, no to zjem ciebie. A zjadanie własnych mięśni potężnie obciąża organizm. Dlatego o białko bardzo dbamy. Nie może tego zejść poniżej 0,8 g. I różne źródła białka. Bardzo jest ważne, żeby nie uprzeć się na jeden rodzaj białka. Ani na jajka, ani na nieprzetworzone sery, ani na ryby, ani na chude mięso. Mięso jest bardzo dobrym źródłem białka, ale musi być przygotowywane w temperaturze około 100 stopni Celsjusza, bo wtedy to białko jest dla nas najbardziej dostępne. Smażenie, pieczenie, grillowanie to jest około 400-500 stopni Celsjusza, czy mikrofalówki i to białko wtedy jest fatalnie przyswajane. Ono może gnić, fermentować i rzeczywiście może być toksyczne. I oczywiście rośliny strączkowe. Dobrze, idziemy dalej. Potrzebujemy dzień w dzień 20 aminokwasów, z których 8 nie umiemy wytwarzać. Musimy mieć z pożywienia.
bez tych aminokwasów będziemy gorzej funkcjonować i musimy pamiętać, że różne aminokwasy są w różnych rodzajach białka. Żeby to skompletować, musimy dywersyfikować źródła białka, bo bez białka nie ma detoksyfikacji. Cały system detoksyfikacji w wątrobie to jest białko od CYT1 do CYT20 plus cały system cytochromu P450 jest oparty na białkach. Dlatego wątroba uwielbia białko, trzustka uwielbia białko. Bez nich te organy bardzo kiepsko funkcjonują. Ale różnorodne źródło białka i dobrze przygotowane białka, żeby je wchłonąć. Zgnite białko jest dla nas fatalne. To też trzeba wiedzieć o tym. Dobrze. I oczywiście dlatego, ale dla, jeszcze dokończę. Dobrze, to wszystko. Bardzo istotnym jest, jakie są właśnie stany takiego zagrożenia. Czy chcemy chudnąć, czy chcemy się mieć więcej energii, czy chcemy ładniej wyglądać. Wchodzimy w wyższy poziom, od 1 grama do 1,5 grama na kilogram, bez tłuszczowej masy ciała. To jest inna kwestia. I wtedy naprawdę przynosi to fantastyczne efekty i zmniejsza się łaknienie, szczególnie na cukier. Bo jak spadnie nam to białko, to organizm sobie nie da zrobić krzywdy. Zaczyna wtedy zjadać własne mięśnie. A organizm też się broni, hamując glikogen mięśniowy przed zjadaniem własnych mięśni, łaknieniem na cukier. Bardzo często deficyt białka oznacza łaknienie na cukier. Węglowodany, nasze ulubione, musimy je pozyskiwać z pełnych ziaren, bo to pełne ziarno, ta otoczka, która jest, dostarcza nam witamin z grupy B, dostarcza nam minerałów i odżywia nam florę jelitową. To jest bardzo istotne. Rodzimy się z kompletem flory jelitowej. Mama przekazuje w trakcie porodu, szczepi dziecko, bo tak poród jest zrobiony przez naturę, że dziecko obmywa pokrw i odbyt mamy i szczepi się jej florą. I to dostajemy w spadku. I tak jak mama się odżywiała, przekazuje nam nie genetycznie, bo to za krótko, poprzez florę jelitową nasz styl żywienia. I nie możemy tego ignorować, bo jak mama, babcia, prababcia coś trawiły, no to my nagle nie zaczniemy inaczej trawić. To jest za krótko. Dlatego musimy tą rodzinną tendencję jakoś sobie poukładać, bo nie możemy mieć pomysłu, że jak babcia jadła trochę jajek, ryb, sera, my nagle będziemy soczewicy i ciecierzycy wszystko pozyskiwać, bo to nie jest możliwe. Po prostu nie jest możliwe. Jak nasi przodkowie, tak jak w Indiach Południowych, tak jedli i ten system ukształtowali przez wiele pokoleń, to jest szansa, że to bardzo dobrze już działa. Natomiast u nas jednak jesteśmy tutaj zbieraczami myśliwymi od 10 tysięcy lat. Na tych terenach żywiliśmy się drobiem, rybami, trochę jajek, korzonki, trochę liści i to był styl żywienia, który po prostu mamy przekazany poprzez florę jelitową, bo genetyka to jest setki tysięcy lat, to jest dużo głębiej. Dobra. I ta flora jelitowa jest bardzo istotna po to właśnie, że te pełne ziarna też muszą być w diecie, bo oprócz tego, że dostarczają węglowodanów, a węglowodanów musi mieć 120-150 gram dziennie, żeby odżywić mózg i erytrocyty, to jeszcze musimy dbać o to, żeby nie zagłodzić nam zdrowych bakterii. Jest kilka substancji naturalnych, które są darem natury, które detoksykują ze smogu. To dla Państwa przygotowałam. To są świeże liście kolendry, świeże, niesuszone. To jest alga morska chlorella, nie spirulina, nie inna, chlorella, ona jest czasem w mieszankach. A czemu właśnie? Jestem zaskoczona. Bo ma wyjątkowe właściwości ściągania metali ciężkich. Okej, bo wiele książek podaje też, że spirulina wyciąga toksyny z mózgu i tak dalej, że też jest w tym świetna. Detoksykuje ogólnie organizm, ale z dużo mniejszym nasileniem. Grzybicy przewodu pokarmowego nasila. Nie jest taka skuteczna jak chlorella. Chlorella jest wyjątkowa w detoksykacji metali ciężkich. Spirulina czasem wchodzi, i to ja obserwowałam u swoich pacjentów niejednokrotnie, bardzo złe samopoczucie po spirulinie, szczególnie tych, którzy mają grzybice. Wręcz nasilała tworzenie grzyba. Ostrożnie ze spiruliną, natomiast oczywiście, że zawiera chlorofil, zawiera bardzo dużo białka, witaminy z grupy B, jest bardzo zdrowa, to nie ma ulega kwestii. Natomiast dedykacja do detoksykacji z metali ciężkich, absolutnie chlorella. Herbata rooibos, również nas odtruwa z metali ciężkich toksyn, jest najlepsza ten krzew afrykański. Z herbat, jeśli chodzi o detoksykację, to jest absolutnie numer jeden.
Jeszcze jest jeden minerał, jest to skała wulkaniczna, zeolit się nazywa. W kapsułkach sprzedawany, też bardzo mocno detoksykuje z toksyn. To są takie w zasadzie znane cztery substancje, które bardzo nam pomogą. Te wszystkie czynniki naprawdę są istotne. My sobie przygotowujemy bufor bezpieczeństwa, że zabezpieczający nas przed kumulacją. Najgorsza jaka może być, to jest kumulacja. Dobrze. Teraz przygotowałam taki zestaw witamin, który bardzo nam może wspomóc detoksykację. Jest to N-acetylocysteina. Co to jest? Jest to taki związek, który organizm nasz produkuje, to nie jest nic sztucznego, natomiast ma ogromne właściwości ściągania wolnych rodników, ściągania stanów zapalnych, ściągania toksyn. Organizm z niego produkuje glutatyn wątrobi, który jest najsilniejszym antyoksydantem w ciele, jaki w ogóle możemy mieć, tylko nie możemy, wbrew temu, co się mówi, go wykryć w kapsułce, bo się zwyczajnie nie przyswoi. Natomiast N-acetylocysteina powoduje, że jego tworzy się dużo więcej. W aptekach znajdziemy to pod nazwą ACC. Dlatego ACC albo w sklepach dla sportowców jest N-acetylocysteina, którą biorą sportowcy, bo jak się przeciążą i wejdą w wysiłek beztlenowy, to zmiata ten stres oksydacyjny i wolne rodniki. Ale też jest świetna w detoksykacji smogu. Jak dojdzie do tego 1000 mg, jak są ciężkie zagrożenia smogowe, witaminy C, bo taka wartość już nas detoksykuje. Magnez, tylko tlenek magnezu. W detoksykacji, w regulacji jelit właśnie najlepszy jest tlenek, bo są fumarany, są cytryniany, są tlenki. Natomiast tutaj w detoksykacji najbardziej skuteczny będzie tlenek. W dawce 600 mg magnezu. Cynk, nie więcej niż 15, żeby się zabezpieczyć przed kumulacją. I też bierzemy cynk 3 miesiące, najwyżej, później można robić przerwę 2-3 miesięczną. Jak jest za dużo cynku, to też nie jest dobrze wcale dla wątroby, na to uważamy. No i selen. Selen jest szczególnie istotny dla detoksykacji rtęci, ale też jest bardzo istotny dla tarczyc, dla osób, które biorą hormony tarczycy, żeby nieaktywna forma hormonów tarczycy przekształciła się w aktywną. Organizm używa bardzo dużą ilość selenu. W związku z tym jeszcze jak musi detoksykować smog, to tego selenu często brakuje, ale też nie uzupełniamy w ogromnych ilościach. 100 mikrogram jest dawką, która zabezpiecza przed kumulacją, bo też nie może być tego za dużo. Również bierzemy 3-4 miesiące, później robimy przerwę. I taki set, taki skład witamin jest dla nas korzystny i naprawdę może jeszcze jak ktoś ma spadki energii duże, dołączyłby do tego koenzym Q10 w dawce 100 mg, to naprawdę bardzo mocno sprzyja do produkcji energii na poziomie komórkowym. Jest naprawdę skuteczny. Dobrze. Tak, czyli co jest najważniejsze? Posiadamy maski antysmogowe bezwzględnie. Ze specyfikacją N95, N99, N100. Dbamy o zróżnicowaną żywność, pełnoziarniste węglowodany, zdrowe tłuszcze i zróżnicowaną formę białek, nie z jednego źródła. Przede wszystkim unikamy niezbilansowanej i monotonnej diety, to jest bardzo istotne. I bardzo pamiętamy o tym, żeby się nie przejadać, ponieważ niestrawione jedzenie jest ogromnym źródłem toksyn. Nie zdajemy sobie z tego sprawy. W ten sposób przygotowujemy bufor bezpieczeństwa w organizmie, czyli przestrzeń. Mechanizmy detoksykacyjne, enzymy, kofaktory, nawodnienie, które potrafi nas wyciągnąć z toksyn smogowych, które na pewno są. Ale jeżeli mamy dużą przestrzeń na detoksyfikację, to ten smog nas mocno nie obciąży. Tak jak ktoś mówi, a mnie obciążył, a mnie nie obciążył. No a nie wiadomo, od czego to zależy. Tak naprawdę wiadomo. Jak się dokładnie przyjrzymy tej osobie i prześledzimy jej funkcjonowanie na wielu płaszczyznach, to jest zwykle bardzo czytelne i dla osoby, no, która się zajmuje takimi reakcjami, zależnościami biochemicznymi, hormonalnymi, jest w zasadzie proste do określenia. I to zawsze wiadomo dlaczego. Dlatego naprawdę mamy duży wpływ na to, żeby o siebie zadbać, mamy duży wpływ na to, żeby tworzyć te bufory bezpieczeństwa, no ale też musimy wiedzieć, o co chodzi w tych czynnikach zewnętrznych, jak się przed nimi chronić, co to jest za zjawisko, niestety dotyczące prawie nas wszystkich w dzisiejszych czasach. Teraz pozostawiłam przestrzeń na pytania. Bardzo dziękujemy. A czy jest możliwe, żeby pani doktor też poleciła producentów suplementów, bo jednak... Tak, polecę oczywiście, jest poza protokołem, ale bardzo dobry jest Solgar, jest bardzo, ma dobre...